Cześć, od 5 lat prowadzę swoje wykłady motywacyjne, które są pełne energii i niesamowitych historii. Jeżeli chcesz je usłyszeć i pozyskać trochę motywacji dla siebie, to zapraszam do zapoznania się z ofertą na stronie 20wykładów.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się na Gili, na jednej z przepięknych wysp, a jeszcze tydzień temu się nie znaliśmy. I ja uwielbiam takie wywiady, ponieważ wtedy widzowie mogą spojrzeć na człowieka, którego raczej wcześniej nie znali, bardzo czysto. Tylko na to, co mówi, nie przez pryzmat jakichś konkretnych jego dokonań, czy wypowiedzi, albo jakichś plotek, które mogły się w mediach pojawić. Poznaliśmy się tutaj na wakacjach. Po paru rozmowach z Tobą zapytałem, czy zgodzisz się na wywiad. Odpowiedziałaś, że jeżeli... No właśnie, dlaczego się zgodziłaś na ten wywiad? Nie wiem, poczułam w sobie coś, że to będzie dobry pomysł i mam niektóre rzeczy do powiedzenia i możliwie to pomoże komuś lub zainspiruje, lub po prostu zainspiruje do myślenia, tak. Do zmian. Ty nie jesteś Polką, ale w języku polskim mówisz. Skąd jesteś i skąd w tobie znajomość języka polskiego? Dobrze. To ja jestem z Ukrainy. Kiedyś 6-7 lat temu się przeprowadziłam do Polski. Studiowałam dziennikarstwo w Krakowie, później marketing w Warszawie. No i wtedy się nauczyłam. No, na dziennikarstwie chciałam mówić i pisać, żeby zaliczać zajęcia i, no, i ogólnie byłam bardzo ambitne, więc sobie pomyślałam, że muszę się nauczyć języka polskiego, jak będę chciała pracować w ogóle kiedyś dziennikarką. No proszę, a teraz to ja robię z Tobą wywiad. Zafascynował mnie Twój pogląd na życie. Jest on bardzo bliski drodze, którą podążam. Jest on bliski wszystkim tak naprawdę rozmowom ostatnim, przez ostatnich 2 lat z mojego programu. Czym jest dla Ciebie życie? Dla mnie życie jest życiem. To brzmi banalnie, ale życie jest pięknym darem. Ogólnie to jest tak fajnie, że na przykład możemy teraz tutaj siedzieć w tym pięknym miejscu, rozmawiać. Możemy mieć marzenia, możemy dążyć do czegoś, możemy czuć miłość, nawet nienawiść. To jest fajnie, to jest ciekawie mieć emocje. To jest taki dar mieć życie i szukać sensu życia też. Nie wiem, to jest wielki dar. Dla mnie ogromne odkrycie. Jestem szczęśliwa, że w tym momencie moja energia ma ciało i mam możliwość na przykład powiedzenia czegoś Tobie lub ludziom, lub robić coś dla siebie i dla innych. No właśnie, powiedziałaś, cieszysz się, że Twoja energia ma ciało. Ty powiedziałaś w rozmowie wczoraj ze mną, że nie jesteś człowiekiem? Jak Ty to opisujesz? Jak to interpretujesz? Ja wierzę w reinkarnację i wierzę, że mamy wiele żyć i przechodzimy przez to wszystko, żeby czemuś się nauczyć. Czasami jednego życia nie starczy, no bo niektórzy są uparci i nie chcą szukać prawdziwego szczęścia i miłości, więc muszą przejść przez różne rzeczy, żeby znaleźć siebie i żeby zrozumieć, dlaczego w ogóle tu jesteśmy. Ale tak naprawdę nie tylko zrozumieć, żeby, a tak, no teraz wiem, a to poczuć. I mówię, że jestem energią, bo ja wierzę, że ciało to jest teraz naszym domem. Jak wychodzimy z ciała, to nie umieramy. Umiera ciało. Na przykład umrze Ukrainka, tak? Ale nie umiera Daryna, czyli no, nazwiemy moją energię teraz tak, tak? Dobrze. Później wylatuję do kosmosu i to będzie mój dom. I jak już, jak jeszcze będę miała jakieś lessons, tak? Lekcje. Lekcje, to wrócę jeszcze raz na Ziemię, żeby przez to przejść. Lub jak będę musiała coś jeszcze zmienić w tym świecie, to też będę musiała wrócić. Ale jak przejdę przez wszystkie lekcje, na przykład jak to zrobił Jezus, Budda, to już nie wracają. Oni istnieją, ale już nie mają ciała, bo nie potrzebują. A skąd wiara, że ta filozofia, że to podejście jest tym właściwym podejściem? Po pierwsze, ja to czuję swoją czakrą serdeczną,
Po drugie, ja zdobyłam tą wiedzę przez medytację, czyli to przyszło do mnie, jak prawie wszystko, w co wierzę. Nie przez to, że jakaś religia mi powiedziała, lub kościół, lub rodzice, lub znajomi, bo to wszystko jest dogmą. To ktoś tak powiedział, to muszę sam w sobie to znaleźć. I to, że bardzo dużo osób tak samo się czuje, na przykład ty też w to wierzysz, spotykamy, na przykład jak teraz już jesteśmy na tej drodze, to spotykamy więcej ludzi. I mi się wydaje, że jak w osobnym czasie, na różnych kącikach świata, ludzi dostają tą wiedzę znikąd i czują to w sobie, że to jest prawda, to chyba musi być prawdą. I nie przez to, że my gdzieś to przeczytaliśmy, tak? Że ktoś nam powiedział, ty i ja to czujemy tutaj, tak? Więc stąd to idzie i dlatego ja wierzę, że to jest prawdziwe. Wspominałaś o tym, że według ciebie jesteśmy na Ziemi po to, aby czegoś się nauczyć, aby przepracować pewne lekcje. Czy według ciebie to jest główny powód, z jakiego przychodzimy na Ziemię? Tak naprawdę to wszyscy musimy znaleźć w sobie tą miłość i swój własny sens życia. Może niekoniecznie, może dla niektórych to jest miłość lub rodzina. Każdy ma swoją metę i swoją predestination. I to muszą znaleźć w sobie sami. Dlatego, że nikt im tego też nie powie, nikt nie przyjdzie i nie powie, że na przykład jesteś tutaj, żeby założyć rodziny lub inspirować, lub jesteś tutaj, żeby tworzyć obrazki. To musisz poczuć w sobie. Ale ogólnie jak ktoś na przykład nie czuje się, że musi, nie wiem, założyć swoją własną firmę i zarabiać dużo pieniędzy, lub jak ktoś nie czuje się, że musi być popularny, czy musi być lekarzem, a rodzice mu mówią, że a ty musisz, społeczeństwo mówi, że musisz. I wtedy jak człowiek będzie podążał za czymś takim, co nie do końca jest w jego sercu i co nie do końca przynosi jemu przyjemność, a robię to tylko przez to, żeby komuś coś udowodnić, to wtedy niestety nie poczuje szczęścia. Mi się wydaje, że my tutaj jesteśmy, żeby być szczęśliwymi, żeby cieszyć się w życiu po prostu, że jesteśmy, że mamy to piękne ciało, ten piękny dom. No i tyle. Nigdy nie trzeba słuchać innych i społeczeństwa, bo niestety to robi nas nieszczęśliwymi, bo ktoś nam mówi, co musimy robić. Wiesz, ale ludzie borykają się z takim problemem, bardzo dużo ludzi, że nie wiedzą, co robić. Z czego to wynika i jak usłyszeć, jaka jest nasza właściwa droga? Mi bardzo pomogły medytacje. I już mi się podoba, bo powiedziałaś, mi bardzo pomogły medytacje, a nie, że dla kogoś innego to będzie konieczne i to jest jedyna droga, tak? To też zaznaczam. To jest nasz patent na usłyszenie tego, ale nie jedyny najprawdopodobniej. Przepraszam, że przerwałem, kontynuuj. Więc czasami też się czuję, dobra, teraz już nie, ale wcześniej się czułam trochę zagubiona i próbowałam bardzo dużo różnych rzeczy w życiu. Próbowałam dziennikarstwo, marketing, podróżowania, modeling, robiłam bardzo dużo rzeczy. Nawet pracowałam kelnerką na rynku głównym w Krakowie i wszystko było ciekawe, wszystko było doświadczeniem i czasami życie, które miałam, było nie do uwierzenia, że w ogóle coś takiego jest możliwe, jak kiedyś byłam bardzo nieśmiała. I medytacja mi pomogła po pierwsze odnaleźć siebie, odnaleźć to, co lubię w życiu. Tak, przeszłam przez różne rzeczy, różnych ludzi, różne kraje. Trochę jak cyganka mieszkałam wszędzie, bo szukałam siebie. Najważniejszym myślę, że nie trzeba się bać, zmieniać coś w swoim życiu. Jak ktoś jest nieszczęśliwy w związku, no to przecież mamy jedno życie, no proszę. No, gdzieś jest osoba, która cię zainspiruje, która będzie twoim domem, będąc gdziekolwiek, nie? Która będzie szczęściem. Nie musicie się kłócić i niektórzy ludzie się boją, a może tam nikogo dla mnie nie ma, a jak to, jak będę sama czy sam? Niektórzy boją się
rzucić pracę, którą nienawidzą, też przez to, że a co będzie, a co będzie. Ale jak mamy tą miłość do świata, do siebie, medytujemy, tak u mnie było, to ja się nie bałam. Ja wiedziałam, że wszechświat jest ze mną, że w razie czego, to ja zawsze będę miała inną opcję. Jak mi się nie uda, nie wiem, w Polsce, to gdzieś indziej. I ogólnie mi bardzo się podobało w Polsce, ale chciałam coś zmienić, czegoś się nauczyć, więc przeprowadziłam się do Szwajcarii. Mieszkałam tam rok. Trochę mi się znudziło, no Szwajcaria jest trochę nudno. Więc kiedyś miałam, jak byłam dzieckiem, ogromne marzenie. Bardzo chciałam mieszkać w Kalifornii, w Los Angeles, być aktorką, studiować aktorstwo. Myślałam, wow, to jest takie super. I dla mnie to marzenie było trochę nierealne, ale wierząc w wszechświat, w siebie, w medytację, wizualizację, na ten moment sobie zwizualizowałam pracę w Szwajcarii, która dała mi możliwość przeprowadzenia do Stanów. Mogłam się uczyć na aktorkę też w Los Angeles, żyć, mieszkać, cieszę się życiu. W końcu zrozumieć, że to nie jest to, co chcę. I znów kontynuować szukanie. Więc wszystko, co w życiu robiłam, bo zaczynałam od zera i wszystko to przez to, że miałam tą miłość do wszechświata i wiarę w to, że to jest the only answer. A teraz nadal szukasz, czy już odnalazłaś? Już się odnalazłam. Już się czuję spokój, bo zajęło mi trochę lat, ale ja bardzo się cieszę, że przeszłam przez wszystko, przez co przeszłam, bo chciałam pomieszkać w Azji, pomieszkałam. Chciałam mieszkać w Stanach, mieszkałam. W Europie, w Szwajcarii dobrze. Wszystkie prace, które chciałam mieć, to już miałam. Więc sobie udowodniłam, że okej. Marzenia się spełniają bardzo dobrze. Też zrozumiałam, że nie o to chodzi w życiu, żeby spełniać tylko swoje marzenia. I ja ogólnie to wszystko robiłam po to, żeby jak będę miała 80, 90, tam 100 lat, to nie siedziałabym sobie w pokoju tak, oh, wow, miałam życie, ale może ono byłoby lepsze, jakby tam pojechałam gdzieś tam lub robiłam coś tam, a nigdy tego nie zrobiłam, bo się bałam, bo tam coś tam. Ja nawet robiłam rzeczy, kiedy rodzice mi mówili, że to jest źle, kiedy koledzy mówili, że po co to robisz, to przecież stracisz wszystko, przecież masz taką pracę, po co to wszystko rzucasz? Muszę spróbować. Teraz masz jakieś marzenia? Największe moje marzenie było to Los Angeles, jak się okazało, było bardzo nieciekawe marzenie. I że ogólnie to nie było to, co przyniosło mi tak dużo szczęścia, satysfakcji, ale się cieszę, że to zrobiłam, więc nie mam już, myślę, że to jest to. Ale na razie jak teraz sobie usiądę do medytacji, wcześniej ja sobie medytowałam, wizualizowałam na różne rzeczy, zdarzenia, to teraz, jak medytuję, to ja mogę przez 15 minut tylko mówić, że I love you universe, thank you for everything, I'm so happy and so grateful. Że jestem szczęśliwa za wszystko, co się dzieje, za życie, za tą miłość w sobie, za tą miłość do wszechświata. I podczas medytacji to ja oddaję tą energię, bo wiem, że wszechświat ją wraca. Ale jestem na tym etapie, że nawet nie czekam, że to wróci. Ja po prostu oddaję i się cieszę, że oddaję. Czym jest przebudzenie, a czym jest oświecenie? Bo sądzę, że do tych tematów jest Ci bardzo blisko. Mi się wydaje, że dla każdego to jest coś bardzo jakiś osobistego, taki osobista droga. Ale moim zdaniem to wtedy, kiedy już nie masz marzeń, to kiedy już nic nie oczekujesz. Nie mówię, że ja już jestem. Jestem na tej drodze, ale masz spokój ze wszechświatem, ze światem, z ludźmi, więc na przykład nie reagujesz się źle na zdarzenie w twoim życiu. Na przykład jak coś złego się wydarzyło, to nie denerwujesz się, to ty przyjmujesz i wiedziesz, że
to się odbyło dla czegoś. Ma to jakiś sens. Tak samo jak ktoś oddaje ci tą złą energię lub jakoś źle na ciebie wpływa, czy coś złego tobie zrobił, to przyjmujesz to. No bo rozumiesz, że to chodzi nie o tobie, to chodzi o tej osobie. Ta osoba ma coś w sobie do przerabienia lub do przeżycia. Lub na przykład dzisiaj jest smutna, bo coś się stało. Jak wtedy to przyjmujesz i nie masz nawet zero smutku lub złości w sobie, to to jest oświecenie. Oświecenie to jest, to jest, nie powiem, że ciężka, ale długa droga rozumienia siebie i świata. Jak jesteś już gotowy, bardzo dużo ludzi jeszcze, nawet ja trochę jeszcze lubię ten materialny świat, czasami tam ładne wakacje, piękne miejsca, cudowne jedzonko. Oświecenie to, kiedy nie potrzebujesz tych pięknych miejsc. Masz tę miłość w sobie i tyle. I ogólnie ci nie obchodzi, co się dzieje. Masz spokój i masz połączenie ze Wszechświatem i tak naprawdę już jesteś 100% Wszechświatem. A przebudzenie, moim zdaniem, to kiedy się budzisz. Niekoniecznie rano, tak? Ale ogólnie, tak metaforycznie. I rozumiesz, że przecież w życiu chodzi nie o rzeczy, nie o ładne torebki, nie o super fajną pracę, nie o to, o czym inni o tobie myślą, a chodzi o wewnętrzny spokój, o miłość do siebie, jak już mówiłem, do wszechświata, do ludzi. To kiedy zaczynasz widzieć coś więcej, tak? Czuć energię innych ludzi. I ogólnie, jak się przebudzamy, to przyciągamy do siebie także przebudzonych osób. I wtedy magiczne rzeczy się dzieją w życiu. Kiedy już nie oczekujesz niczego, a Wszechświat i tak ci daje piękny nastrój, piękną pogodę, daje ci nawet pracę, która przynosi ci przyjemność, tak? Że masz te pieniądze, które naprawdę potrzebujesz, a nie zbyt tego, żeby, nie wiem, imprezować lub kupować rzeczy, których nie potrzebujesz. A dają ci pieniądze, żeby czuć wolność, nie przez to, żeby to wydawać, tak? I przebudzenie to, kiedy rozumiesz, że na przykład związki między ludźmi to nie jest to, że oddajesz i chcesz coś w zamian, jak zawsze chcemy, tak? Jak jesteśmy miłe do kogoś, to chcemy, żeby ta osoba też była miła do nas. A jak ta osoba nie jest miła do nas, to tak, już nie będę miła do ciebie. Byłeś miły do mnie, a jak ktoś zrobił ci coś złego, to wtedy jeszcze gorzej. To te niektórzy będą myśleli, że okej, jak będzie okazja, to też ci złego coś zrobię. Tak samo czasami ludzie robią w związku, jak ktoś kogoś obrazi, czasami niechcący, no bo mamy różne nastroje, różne rzeczy się dzieją, tak? To później ta druga osoba będzie sobie przetwarzała tą całą sytuację. Ta energia, ta zła energia będzie jak wrzątek, parzyła od środka. I ludzie myślą, że dobra, jak zrobię coś złego, nawet osobie, którą kocham, jak myślę, to będzie mi lepiej. A tak naprawdę nie działa to tak w tą stronę. I więc przebudzenie to jest to, kiedy rozumiemy, że każda osoba ma zły dzień, każda osoba ma swój wszechświat, każda osoba jest kosmosem, więc różne rzeczy mogą się dziać. Trzeba rozumieć ludzi i jak chcesz komuś pomóc lub jak chcesz kogoś zmienić lub po prostu jak chcesz, żeby ta osoba inaczej się zachowywała, to zrób to pierwsze lub pierwsza, tak? Czyli zmianę zacznij od siebie. Tak, od siebie. Wspomniałaś o materializmie, o pieniądzach, o rzeczach. Mhm. Czym dla ciebie są pieniądze? Czym dla ciebie są przedmioty? Kiedyś tak powiem, jak się przeprowadziłam do Polski i jak zaczęłam medytować, to zrozumiałam, że mogę wizualizować bardzo dużo rzeczy, bo ja zawsze wierzyłam we Wszechświat, a to jest bardzo ważne. Jak w to wierzysz, to dostajesz. I trochę poszłam w złą stronę na początku. Ja sobie wizualizowałam różne rzeczy, piękne ubrania,
ładne, brandowe buty, no jak każda kobieta, tak? Miałam ten okres, że mi się chciało, to pokazywać. I dlatego chyba zarabiałam pieniądze, żeby mieć ładne życie, ładne rzeczy, ładne mieszkanie. A później zrozumiałam, że pieniądze to raczej są wolnością, że po prostu dają ci tą wolność mieć życie, które ci się podoba, ale trzeba pamiętać, że nie wszystko, czego chcemy, to, co naprawdę potrzebujemy. Więc jak zaczynamy więcej medytować, rozumieć siebie, czyli przechodzimy przez ten etap, jak już wiemy, kim naprawdę jesteśmy, a nie osobowość, która jest narzucona przez świat, społeczeństwo, religię, kulturę. Kulturę, tak? Bo ja na przykład nie uważam, że jestem Ukrainką lub ktoś jest tam, ma jakąś narodowość. Tak, ja się tam urodziłam, ale ja się urodziłam we wszechświecie. Nie mogę powiedzieć, że jestem Ukrainką, dlatego się zachowuję tak, tak, tak i tak. No bo przecież to ma jakieś reguły. A więc pieniądze dla mnie są wolnością, że na przykład teraz ja wiem, co lubię. I na przykład jest jedzenie, które tobie się podoba, a nie na to, które tobie stać, tak? Uprawiać sport, tworzyć niektóre rzeczy, na przykład ja lubię rysować, malować, więc dlatego też potrzebuję dlatego rzeczy, tak? Więc muszę kupić tam farby. Więc dlatego są potrzebne pieniądze, żeby... Też myślę, że każdy musi mieć spokojne, piękne miejsce do życia, które będzie się podobało, dlatego że jak czujemy się komfortowo, to wtedy lepiej jest się połączyć ze wszechświatem, medytować, no bo można się wyciszyć, masz własny pokój lub mieszkanie, gdzie możesz zostać ze sobą, możesz zwiedzać świat, inne kultury, żeby zrozumieć i otworzyć swój światopogląd, żeby zrozumieć innych ludzi, inne kultury, dlaczego tak się stało, żeby to poczuć, spotkać tak samo podobnych ludzi, tak, do siebie, się zainspirować, więc dlatego są potrzebne pieniądze. No, żeby mieć komfort, a nie dlatego, żeby kupować rzeczy, które nie potrzebujemy i myślimy, że to przyniesie nam szczęście. Jak kiedyś powiedział Jim Carrey, bardzo mi się podoba ten człowiek, że nie, on powiedział, że i bardzo bym chciał, żeby każdy został bogatym, bardzo bogatym, znanym, in general successful, żeby zrozumieć, że nie o to w życiu chodzi, bo wszyscy zaczynamy, niektórzy przez całe życie pędzą gdzieś tam, bo jak będę, nie wiem, miał piękny dom obok jeziora, to będę szczęśliwy. A później, jak ta osoba zapracuje sobie czasami 10-20 lat pracować na ten piękny dom, piękny samochód, nie wiem, piękną kobietę lub piękny facet, tak? Bo myślimy, że jak będzie piękny facet, to będzie moje życie jeszcze lepsze, ludzie będą myśleli, że jestem super. Więc całe życie pracujemy na coś, później dochodzimy do tego momentu, jak już jesteśmy tam, na przykład jesteśmy znani, nie? Wszyscy marzą, żeby mieć życie jak my. Na przykład dostaję ten dom i samochód. I rozumiem, że nie o to mi chodziło. No ale jestem nieszczęśliwa, siedzę w tym domu, patrzę na to jezioro, nienawidzę cały świat, siebie. 20 lat pracy, którym nie lubiłam, przez to, że chciałam ten dom, bo myślałam, że tam będzie szczęście. Jestem w tym domu, a szczęścia nie ma. To skąd w ludziach pogoń za rzeczami, których tak naprawdę nie chcą mieć? Po pierwsze to, że teraz wszędzie widzą w mediach, że na przykład, nie wiem, ludzie się uśmiechają obok nowego samochodu lub tam mieszkania, lub siedzą na jakiejś pięknej wyspie, tak? Tak, o, mam piękne życie. Nikt nie pokazuje ogólnie, tak? Złych rzeczy w swoim życiu. I bardzo dużo gwiazd, na przykład z Hollywood, popełniło życie samobójstwem, a mieli wszystko. Kochali ich setki miliony ludzi. Mieli piękne domy, wiele samochodów.
I nie o to chodziło. Bo widzimy to wokół i nie patrzymy w siebie, nie medytujemy, nie mamy tej miłości do siebie, do świata. I w jakimś momencie myślimy, dobra, to może, jak Agnieszka na Instagramie wrzuciła zdjęcie z nowym samochodem, się uśmiecha, to może jest szczęśliwa, bo mi mówiła, że jest szczęśliwa. To popracuję sobie 5 lat, kupię ten samochód i może też będę szczęśliwa, tak? Więc mi się wydaje, że stąd. Dużo mówisz o miłości do samego siebie, do samej siebie. Dlaczego ta miłość jest tak ważna? Mi się wydaje, że to jest the key. To jest początek przebudzenia. Mieć miłość do siebie. Dlatego, że jak nie mamy miłości do siebie, nie wiemy jak kochać siebie, to nie pokochamy ani świat, ani swoje życie, ani partnera lub partnerkę, ani rodziny, a ogólnie na całym świecie religie i kultury mówią, że to jest bardzo egoistyczne kochać siebie. I nam narzucają, że nie wolno kochać siebie, ale to robią przez to, że jak nie lubimy siebie, to bardzo łatwo jest nami manipulować. Więc państwa, religie, mówiąc, że nie lubicie siebie, lubicie innych osób i narzucają nam bardzo dużo reguł i manipulują nami. I wtedy nie czujemy tego szczęścia, tym bardziej, że w religiach oni znaleźli, czego ludzie się boją, czyli śmierci. Bardzo dużo osób myśli, że to jest koniec, że jedno życie i tyle, nie ma nic więcej. Tam, i się boją tej śmierci, dlatego religie mogą manipulować bardzo łatwo ludźmi. I wtedy ludzie przestają wierzyć, że to jest dobrze kochać siebie. Więc w rodzinie od dzieciństwa rzucam, że musisz być very modest and, you know, loving other people. Ale jak nie lubimy siebie, nie da się pokochać nikogo innego. Ale to musi być zdrowy egoizm, czyli lubić swój wygląd. No bo dostaliśmy już to ciało. Trzeba lubić każdą część, no bo jest piękne. Ja kiedyś nie lubiłam strasznie swój nos. I myślałam, że mam za małe piersi. I myślałam, że wszyscy o tym wiedzą i wszyscy też nie lubią mój nos i wszyscy się śmieją, że jestem deską. I bardzo mnie to martwiło. W jakimś momencie, też mnie jeszcze martwiło siniaki pod oczami. To jak byłam w szkole jeszcze. I tak to przeżywałam. Myślałam, że wszyscy mnie nie lubią przez to. I nie lubiłam siebie też przez to. A teraz ja uwielbiam swoje piersi, bo mogę biegać. Ja nawet nie sądzę, że mam siniaki pod oczami teraz. Nawet jak ich mam, no to spoko, mam z tym swój spokój. Co to jeszcze było? Nos jeszcze był. Nos, no teraz kocham swój nos, bo myślę, że to jest moja osobowość. Bo jak będę miała nos jak wszyscy lub taki malutki, piękny, ładny, no to będę wyglądała jak wszystkie inne dziewczyny, tak? Które mam ładne, piękne noski. A tu mam taki dziwny, takie trochę unikalny. I to jest moja osobowość. I to mi się podoba. I musiałam przez to przejść. Teraz nie muszę się malować, żeby siebie polubić. Na co dzień w ogóle nie maluję. Nie mam paznokci. Nawet hybrydy. Ubieram się jak mi się podoba, nie jak się podoba ludziom wokół mnie. I wtedy, jak przyjęłam siebie, zrozumiałam, że jak kochasz siebie, ludzie też cię lubią. Lubią twój wygląd. Ja założyłam, że teraz ludzie lubią mnie bardziej niż wcześniej. Bo po pierwsze akceptowałam siebie, a po drugie ludzie czują energię. Jak oddajesz ten pozytyw i uśmiech, to jest najlepszy make-up, to jest na lepszy wygląd, na lepsze ubranie. To jest ta energia, którą ubierasz na siebie i którą się dzielisz. Pięknie mówisz. Miłość do samego siebie. Ładnie się o tym mówi, ale trudno jest to zrobić. Jak się w sobie zakochać? Po pierwsze pomagałam afirmacje. Tak sobie rano stać obok lustra. To jest dziwne na początku. Trzeba to robić, jak jesteśmy sami w domu i nikt nas nie widzi. Stać obok lustra, a może nawet, nie wiem, nago, żeby patrzeć na całe swoje ciało i sobie mówić, jesteś
piękna, piękna, jesteś przystojny, kochasz siebie, kochasz ten świat. Na przykład jak na przykład nie lubisz swój nos, to mówisz, kocham swój nos, jest piękny, jest ciekawy, jest niezwykły. Trzeba też mówić, mnie kocha wszechświat, mnie kocha ludzi, jestem pewny siebie, jestem szczęśliwy lub jestem szczęśliwa. Takie rzeczy. No i ogólnie podczas medytacji rozumieć, że chodzi o Tobie, o Twoją energię i mówić do siebie, że ja Ciebie kocham, taką jaką jesteś. Też pomaga dużo czytać. Pomaga mieć dobrą dietę, zdrową dietę, uprawiać sport i otaczać się ludźmi, którzy też mają coś podobnego w siebie, czyli ta energia, przebudzenie, które w to wiedzą. I tacy ludzie też pomagają. Mówisz o przebudzeniu, ale jak się przebudzić? Czy ktoś, kto nie jest przebudzony, zrozumie, o czym mówisz? Mi się wydaje, że niektórzy ludzie, którzy w tym już życiu mają predyspozycję na przebudzenie, czyli już są gotowi, przeszli przez różne lekcje, oni już to czują w sobie, że chcą się przebudzić. Ja na przykład jak prowadzę medytacji, to do mnie przychodzą ludzie nie przez to, że nie wiem, dałam gdzieś reklamę lub ktoś powiedział. It's calling. Czują to w sobie. Mi się wydaje, że nawet odrobinę, jak czujesz to w sobie, że chcesz się przebudzić lub zrozumieć, o co chodzi, bo na przykład nie cieszysz się w tym, co się dzieje w twoim życiu, osobą i wiesz, że musisz coś zmienić, to po pierwsze polecam zacząć medytować, chodzić na jogę i zaczynać czytać literaturę, wszystko o medytacjach, przebudzeniu, poczytać sobie Osho, bardzo piękny autor, piękne rzeczy mówi o miłości do siebie, do świata. Im więcej o tym czytamy, na przykład to bardzo pomogło mojemu ojcu, bardzo dużo czytał i w jakimś momencie się obudził, bo te słowa trafili do jego duszy. Twój tata jest przebudzony, a jak z mamą? Mama jeszcze jest w tym materialnym świecie, trochę więcej ode mnie i taty, ale nam to się podoba, bo ona trochę jak... Możemy z tatą gdzieś tam odlecieć, tak? I mama nam pomaga wrócić trochę na ziemię i czasami jest fajnie też być człowiekiem, coś tam, nie wiem, zjeść kolację, tak? Pogadać o jakichś bzdurach. Ale mamie się podoba o tym słuchać i mi się wydaje, lub może za 10 lat, lub na kolejnym życiu, tam też do tego dojdzie, ale ona jest bardzo, bardzo blisko, bo ona już lubi o tym słuchać. I dla mnie to nie brzmi jak jakiś nonsens, bo na przykład ludzie, którzy nie mają jeszcze predyspozycji do przebudzenia, słuchając mnie, będą mówić, że jestem... Coś o tym wiem. No. Bo często też o tym mówię. Czy ty się kiedyś denerwujesz albo smucisz? Już nie. Nawet jak bardzo chcę. Chociaż czasami nie. Czasami mam tak, że raz... Wcześniej to było raz na miesiąc, teraz na 2-3 miesiące mam taki jeden dzień, kiedy po prostu się budzę smutna. Nie wiem dlaczego, po prostu jestem smutna. W tym dniu nie chcę nic z nikim gadać, żeby nie dzielić się tą energią. Po prostu przeżyłam to w sobie. Mi się wydaje, że to jest taki reset. No bo jak ciągle świeci słońce, trochę to nudzi. A tak poleje deszczek jeden dzień, i wracasz do słońca, o jak pięknie, bardzo dobrze, się cieszę, że świeci słońce. A jak sądzisz, dlaczego ludzie często są zgorzkniali? Myślę, że się boją zmienić to w swoim życiu, bo ludzie zapominają, że mamy wolność robić cokolwiek chcemy, dopóki to nie robi nic złego do innych osób. No i się ja się smuciłam trochę, jak szukałam swojej drogi, ale to jest dobre. To był taki dobry smutek, bo to mnie inspirowało pracować dalej.
i szukać siebie dalej, więcej i się nie bać zmian w moim życiu. Ale jak ktoś czuje ten prawdziwy smutek, ja mam wrażenie, że wszechświat tak pokazuje nam, że musimy coś zmienić w swoim życiu. I czasami, najpierw wszechświat pokazuje to bardzo łagodnie, czyli na przykład jak wszechświat wie, że ta praca nie pasuje lub ten partner nie odpowiada, to czasami daje takie sytuacje do życia, żeby się wycofać z tego. Tak, żeby ta osoba zaczęła myśleć, że coś jest nie halo, coś mi się nie podoba, dobra, to nie jest takie dobre, może muszę. Niektórym to pomaga, ale jak to nie pomaga, wszechświat zaczyna być bardziej precyzyjny i czasami hit you hard. Jak to po polsku? Uderza w twoje serce, tak w punkt. W punkt i także mocno czasami, bo niektórzy są bardzo uparci i żeby pokazać i żeby rzucić z tej drogi, no zejść, nie trzeba ci ten związek, nie trzeba ci ta praca, nie tu jesteś, dlatego źle się czujesz, to pojawiają w życiu takie sytuacje, które no już nie masz wyjścia, już musisz odejść lub coś zmienić. Dlatego czasami też świecia daje nam też ten smutek, żeby pokazać, że no nie to coś robisz, nie bój się, zmień coś, spróbuj. No teraz mamy tyle możliwości, nie trzeba się bać. Ja na przykład sprawdziłem to na sobie. Ja tyle razy rzucałam takie piękne życie, dla niektórych osób to będzie Boże marzenie. Przecież tak, po co to robiłeś? Bo ja siebie szukałam. I teraz jestem w tym momencie i się cieszę, że w swoim wieku, a nie wiem, za 20 lat, tata mówi: jestem z ciebie dumny, że zaczęłaś wcześniej, bo ja zaczęłam jak miałam 50. Miałam 50, a ty zaczęłaś jak jeszcze jesteś młoda, więc masz jeszcze całe życie przed sobą, żeby się cieszyć, a nie marudzić i czuć ten smutek, nieszczęście i nie rozumieć, po co tu jesteśmy. Nie jest tajemnicą, że masz 24 lata. Tak. Jesteś bardzo młoda. Jak zaczęłaś? Jak to się stało? Co było głównym momentem przebudzenia? Mi się wydaje, że ja już się przebudziłam w poprzednim życiu, dlatego że, brzmi to dziwnie, ale jak byłam dzieckiem, to już wiedziałam, że coś jest nie halo z tym światem, bo ja miałam to szczęście już w sobie, te dziecięce, jak dzieci, które mają 3 lata, tak do 10 roku życia, już się cieszą, nie mają tej dogmy świata, filozofii, religii, nikt im nie mówi, jak muszą żyć, co robić, gdzie iść, jak zachowywać i jakie życie jest piękne, jakie nie. Nie boją się mówić, nie boją się wyrażać swoją opinię, nie boją się tego, jak wyglądają. Dzieci bardzo siebie lubią, kochają siebie, jacy są. I jak byłam dzieckiem, to patrzyłam na tych wszystkich dorosłych osób, nawet na moich rodziców na ten moment. Ja sobie dałam obiecankę, także aż patrzyłam na gwiazdy, płakałam. Wtedy nie widziałam o wszechświecie nic, no dziecko, co ja tam widziałam? Ale ja sobie dałam obiecankę, że Daryna, jak wyrośniesz, zostań sobą, zostań tym dzieckiem, nie wiem, czy... Ja wtedy nawet nie wiedziałam, jak mogę to powiedzieć, że dzieckiem, tą energią, tą emocją, zostaw to w sobie, to szczęście, bo ja widziałam, jak strasznie przeżywają dorośli ludzie i widziałam ten smutek w telewizji, jak na przykład pada w deszcz, wszyscy tak, życie jest okropne. Ja wtedy, nie, życie jest ładne, ale można to i to i to, to robić. Wtedy to sobie obiecałam. Miałam tylko 4 lata, jak byłam w szkole, że wtedy musiałam jeszcze przyjąć siebie, dlatego że trochę rzuciło na mnie społeczeństwo o ten wygląd, o takie różne inne rzeczy. Jak byłam w liceum, to myślałam, że nie jestem ładna, nie jestem mądra. I jakoś ludzie to mnie narzucali. Strasznie nie miałam powodzenia w szkole, nawet nauczycieli bardzo złe rzeczy do mnie mówili. Ale teraz wiem, że to było z wszechświata. To było to, to był taki kick, żeby zaczęłam coś robić. Żeby jak przeprowadziłam się do Polski, bo było wszystko łatwo w życiu i nie miałam tego od wszechświata, no to bym dalej tak sobie... Niczego bym się nie nauczyłam. A
tak sobie po prostu udowodnię sobie, że jestem piękna, udowodnię sobie, że jestem mądra, więc na pierwszych latach studiów to ja sobie przerobiłam to wszystko. Później zaczęłam medytować, później jeszcze więcej, więcej, więcej i teraz jestem tu. W spokoju. Dużo o medytacji mówisz. Co daje ci ta medytacja? Czym jest cisza? Tak powiem, że medytacja to jest odpowiedź na wszystko. Nawet jak, nie wiem, nie wiesz co robić, włączasz sobie muzykę, cokolwiek na YouTubie, no i zaczynasz wyciszać się. Nawet obserwować swoje myśli jest super. Ale jak prowadzę medytację, to najważniejsze dla mnie jest zacząć od tego, że wyobrażamy tutaj kwiatek, który się rozpuszcza, taki ładny i piękny. To jest nasza energia, to jest nasze serce. I wyobrażamy, że oddajemy tą energię. Więc podczas medytacji z tą ładną muzyką wyobrażamy, że oddajemy tą energię swoim rodzinie, osobom, którym lubimy, znajomym, później całemu miastu, pokoju, więc napełniamy swoje życie i ludzi wokół siebie, nawet wrogów, jak mamy z kimś jakiś problem, oddajemy tą miłość tej osobie też. I zobaczycie, jak później ta osoba może nawet się przeprosić lub nie mieć tej złości, lub nie będziecie mieli nawet problemy z tą osobą. Więc oddajemy tą miłość. I później gratitude, czyli wdzięczność. Po prostu podczas medytacji, jak już zaobserwowaliśmy swoje myśli, zaakceptowaliśmy, podzieliliśmy się miłością, wtedy można sobie przypomnieć ostatni tydzień, dzień, co pięknego się wydarzyło i podziękować za to. Czasami, że mamy piękną kolację lub piękne wakacje lub spotkaliśmy jakąś ciekawą osobę, my to przyjmujemy tak, że to jest tak na co dzień, no spoko, zasłużyłam. Nie, trzeba mieć tą wdzięczność, bo co to się stało? To się stało, to przyszło do twojego życia. Trzeba po prostu podziękować za ten piękny dzień, za to, że spotkałeś jakąś tam osobę, za to, że czemuś się nauczyłeś lub coś dostałeś. Więc dziękowanie to jest wszystko i darowanie tej miłości. Więc tak na początku, guided meditations na YouTubie. Na początku jest ciężko, niektórzy zasypiają, ale i czasami to trzeba trochę robić na siłę. Na przykład jak mówię, jak ktoś się smuci, ogólnie to nie chcemy usiąść i medytować. Chcemy, nie wiem, zjeść coś słodkiego, popłakać, łączyć smutną muzykę, jakieś filmy, tak, moje życie jest takie okropne. Uważam, że trzeba po prostu się wyłączyć. I ja to sprawdziłam na sobie i na ludziach, którym prowadzę medytację. Tak, na początku to jest ciężko. 5 minut, po co to robię? Ale po 15 minutach, jak wstajemy po medytacji, czujemy ten spokój. Te 15 minut sobie poświęcić, nawet jak nie chcemy, później zobaczymy, że to działa. Ta magia działa, lepiej się czujemy, mamy nowe siły. No i też inspiracje. Czasami podczas medytacji do wielu osób przychodzi przeznaczenie, ich własne przeznaczenie w życiu. Lub zaczynają dziać magiczne rzeczy, nawet tak jak po prostu leżysz i myślisz, wszechświat jest wdzięczny, że to robisz. Po prostu daje ci rzeczy, które cię będą pocieszać. Mówiłaś, że prowadzisz medytację dla ludzi. Czy to jest to, czym się zajmujesz zawodowo? To jest bardziej moje hobby. Bardzo mi to się podoba, bo ja lubię darować szczęście i radość. Ale zawodowo to się zajmuję marketingiem dla szwajcarskiej firmy i też jestem wykonawczą asystentką dla francuskiego celebryty. Dużo mówiliśmy o miłości do samego siebie, a ty jesteś zakochana nie w sobie, tylko w kimś innym? Jestem. Możemy o tym porozmawiać chwilę? Jasne. Gdzie poznałaś swojego partnera? Na Instagramie. Jak to na Instagramie? Ja zawsze byłam sama. Nigdy... Jakoś mi się podobało być samą, dlatego że chciałam znaleźć siebie, jak mówiłam. No i myślę, że... Jak jeszcze nie wiemy, kim jesteśmy i jak jeszcze nie mamy tej pewnej miłości do siebie, to nie możemy dać tą miłość komuś,
B, nie możemy, nie wiemy, kogo naprawdę chcemy. Dla mnie związek to jest... To nie jest tak po prostu, żeby aby z kimś być, żeby nie być samą. Dla mnie to jest wzajemna inspiracja, to jest wzajemna, piękna, prawdziwa miłość i żeby uczyć się nowych rzeczy razem itd., itd. Czyli bardzo zaawansowane wymagania, bo mam takie życie i ja chciałam, żeby ktoś miał podobne życie do mnie, żeby nie musieli się zmieniać, bo jak kogoś wybieramy, już wybieramy tą osobę, nie musimy mówić, nie, słuchaj, ja, ty mi się podobasz bardzo, ale nie podoba się fryzura, więc zmień. No w ogóle te szerty też mi się nie podobają, więc musisz też ich zmienić. No i praca twoja nie jest taka... Nie, nie o to chodzi. Jak tobie nie odpowiada tyle rzeczy w tym człowieku, zmień człowieka, tak? Bo ja się czuję trochę jak alien, to więc ja chciałam też alien, więc chciałam kogoś, z kim będę się czuła normalnie, a nie to, że jestem z innej planety. Wchodzę na Instagrama i ogólnie ja nie patrzę w te inne wiadomości nigdy. A coś mi się zachciało tak popatrzeć. Ja tak wchodzę i tam do mnie napisał ten facet. Mówimy, kto to jest, czy nie? Nie, no możemy. A to śmiało mu. No, do mnie napisał Robert. Robert, który był gościem mojego programu. Tak. Już trzykrotnie. Robert Gryn, tak. Tak. Jak już zaczęliśmy się pisać, było tak ciekawie, tak śmiesznie, nie wiem. Jakoś po może dwóch miesiącach się zobaczyliśmy, bo on gdzieś podróżował, ja gdzieś podróżowałam, no bo podróżujemy zawsze, nawet jako osobno. I wtedy spotkaliśmy się w Warszawie i ja od razu pamiętam, jak go zobaczyłam. Ja wiedziałam, że o coś chodzi. Nie wiedziałam o co, ale na przykład ja w ogóle nie wiedziałam o jego istnieniu, ale on jest w moim typie, czyli wygląd, to o czym mówi, jak myśli, oczy. Tak wygląda, tak na aniołka, szczególnie jak świeci słońce. A dlaczego do ciebie napisał i co do ciebie napisał i jak cię znalazł na tym Instagramie? Właśnie nie wiem, nie pytałam. Znalazłem, nie wiem, może wyświeciło się. Nie pamiętam, już 3 lata temu, ale a w jakimś momencie przez pół roku w ogóle nie mieliśmy kontaktu i ja wtedy, bo ja na początku wiedziałam, że o coś tu chodzi. Po pierwsze ta medytacja, po drugie nic się nie dzieje bez przyczyny, a wtedy ja się czułam straszny connect. I ta energia, jak współgranie naszej energii, że mogliśmy gadać o wszystkim i czasami nie musieliśmy tłumaczyć niektórych rzeczy, bo patrzymy na rzeczy tak samo, tak? Nie będziemy się kłócić, że ten kwiatek jest ciemno-różowy lub jasno-różowy, bo widzimy go w tym samym kolorze. No i teraz chyba wiem, o co chodziło, no bo przez te 6 miesięcy to w ogóle nie myślałam, no dobra, może jeszcze się pomyli, zdarza się. Jeżeli coś musi się wydarzyć, to się wydarzy. No i się wydarzyło. Jakoś tak kosmicznie. To jest dla mnie jest magia, dlatego jeszcze więcej wierzę w Wszechświat, bo wszystko ma swój plan. I my czasami nawet nie musimy gadać lub mówić coś dla siebie, bo on wie, o co mi chodzi, ja wiem, o co mu chodzi. I czasami mamy dokładnie takie same pomysły. Na przykład on coś mówi, dawaj zrobimy to i to, a ja minutę temu miałam tą myśl i ja tak, what the fuck? Like, how it's possible? I just had this thought about it. Dlatego to jest cudowne. Nie kłócimy się, ja nawet nie wiem, jak możemy się pokłócić. Może dla fanu, ale nie wiem, czy to będzie śmieszne i ciekawe. Ale mi się wydaje, że o to chodzi, bo inaczej każdy z nas chyba był osobno, bo i tak nam jest dobrze, jak jesteśmy samodzielnie. A to, że dajemy coś w tym związku, on mnie, ja jemu, tam w zamian tej energii, wzajemna inspiracja, motywacja, tym bardziej, że robimy fasting razem, keto, on jeszcze super, jest super kucharzem. Mamy tak, że ja zmywam naczynia po gotowaniu, gotuję i takie pyszne rzeczy. Ja jestem bardzo dumna, że on inspiruje tak dużo osób i że on jest taki autentyczny, pozytywny i prawdziwy.
Co jeszcze jest w nim tak wyjątkowego? Ta piękna energia, którą ma. On, myślę, że ludzie to czują nawet przez zdjęcia i wideo, ale jak stoisz obok niego, no to ciężko mieć zły humor. Ta jakoś taka dziecięca, aniołska. Angel energy. I don't know. It's so beautiful, powerful and pure. Nie jest tajemnicą, że to ty zadałaś ostatnie pytanie do Roberta, jedno z ostatnich, na wywiadzie, który nagrałem na tej samej wyspie wczoraj. Emisja tego wywiadu była jakiś czas temu na moim kanale. Pytanie, które zresztą bardzo wzruszyło Roberta. Chyba jedno z najważniejszych pytań tego wywiadu. Bardzo ci za nie dziękuję. Dziękuję. Za co jesteś najbardziej wdzięczna w życiu? Za to połączenie ze wszechświatem, za tych wszystkich ludzi, których teraz mam w swoim życiu, za to, że rodzice są zdrowe, za to, że odnalazłam siebie, za to, że spotkałam ciebie, tutaj się siedzimy i też ta wzajemna energia i jestem wdzięczna wszechświatu za te piękne chwile, naprawdę. I jestem też wdzięczna bardzo za wszystkie przeżycia, nawet jak były złe i nieprzyjemne czasami. Bardzo dużo się nauczyłam. No i jestem wdzięczna, że teraz nie jestem sama, chociaż lubię być sama. I mi się wydaje, że to, co teraz mam, to jest takie prawdziwe, kosmiczne i rzadkie, że jestem bardzo wdzięczna, że Wszechświat zdecydował, że ja tego potrzebuję i że ja to muszę mieć i mogę mieć w swoim życiu. Bo czasami się dzieją takie magiczne rzeczy i to mi jeszcze bardziej inspiruje do wszystkiego, do życia. To inspiruje mnie do życia. Czy sądzisz, że rozwój duchowy, o którym dzisiaj dużo mówimy, jest następstwem rozwoju osobistego? Tak. Najpierw idzie rozwój osobisty. Jak już wiesz, kim jesteś, jak przepracowałeś swoje ego, to tylko wtedy możemy wejść na nowy level, nowy szczebel i zająć swoją duszą. Bo na początku musimy zadbać o ciało, o to, jak się czujemy ze sobą, z ludźmi wokół, kim jesteśmy i później, już jak wiemy, we can fly. Czy czegoś w życiu się boisz? Nie. Ja przyjmuję wszystko. Nawet jak coś stracę, to znaczy, że musi tak się stać i przez to, że mam ten spokój w sobie, wszechświat, miłość, medytację, ja nie będę nawet przeżywać. It's okay. If I lose the job, jak stracę pracę, znajdę nową. Jak, nie wiem, nawet jak ktoś... nawet nie boję się śmierci, mówiąc o mnie. Jak ktoś bliski też umrze, chyba będę trochę smutna, ale ja to zrozumiem, bo tak musiało się stać i ta osoba ma jakieś inne zadanie i to jest w porządku, no bo jak będę płakać i przeżywać to strasznie, to jest bardziej egoistyczne, dlatego że tej osoby już nie ma i to tylko będę, tylko są moje emocje, tylko ja będę sobie, siebie żałować, o to chodzi, tak samo z pracą, czykolwiek, co bym się działo w życiu. To czym dla ciebie jest śmierć? Tym, że zmieniam swój dom. Będę tęsknić, było fajnie. Ale kolejne życie, czyli kontynuacja, kolejny dom. Pięknie, nowe przeżycie, przygody. I na zakończenie powiedz mi, jakie masz tatuaże i co one znaczą? Dobra, to it's about to be legendary. Zrobiłam to chyba z półtora, dwa lata temu. Tylko dla mnie taka motywacja, żeby... Bo ja, jak mam tą miłość w sobie i spokój, to mi się chce trzymać to w sobie, tak namaste i
jakoś jestem sama w sobie. Ale to mi przypomina, że muszę zrobić coś w tym świecie. Może zmienić, może zainspirować, może... Ja ogólnie piszę książkę, więc to dla mnie motywacja, pisz dalej. Ja lubię... Ja kocham, jak ludzie się przebudzają, bo to jest piękne, to jest najważniejsze. Wtedy czuję to prawdziwe szczęście. Więc to jest moja motywacja do tego, do pomagania, do inspiracji. To zrobiłam z mamą na naszą wzajemną miłość. Czyli tu jest jej literka A i moje D. Tak, tu mam mój pierwszy tatuaż. Pokazać? A co ono znaczy? Tam po francusku jest napisane, wszystkie moje marzenia się spełniają. Wow. Zrobiłam to, jak miałam 17 lat, żeby na 100% uwierzyć, nawet na swoim ciele napisać, że to działa, że trzeba tylko w to wierzyć. Później odeszłam już od tych marzeń, jak mówiłam, ale fajnie pamiętać, że to działa, że to inspiracja i że uwierzyłam w to. To nie było łatwe też uwierzyć w taką magię, no bo to jest trochę to, co nie widzimy, to, co nauką nie jest potwierdzone, więc tak możemy... To tylko wiara w samym sobie. I tutaj mam piórko. Piórko zrobiłam dlatego, że wcześniej tam było napisane słowo Enoja, co z greckiego znaczy beautiful thinking, beautiful mind. Mhm. Później pomyślałam, że nie chcę tego na swoim ciele aż tak głośno. I tym bardziej tak słówko, tak gdzie nie wyglądało. Myślałam, że tak jestem pisarką, lubię pisać, no i lubię różne szamańskie rzeczy. Zrobiłam sobie tutaj piórko. Daryna, cudowna rozmowa, bardzo dziękuję Ci za nią. Też Ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Uwielbiam rozmawiać na takie tematy. Czy to był Twój pierwszy wywiad? Tak, tak. Świetnie sobie poradziłaś. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.